Cześć, witajcie na moim kanale, na kolejnym filmiku, na którym poruszamy temat taki. Sterownik świec żarowych. Nie poruszamy z jakiego pojazdu, bo te sterowniki są montowane w wielu pojazdach. Jeżeli oglądaliście poprzednie części, to wiecie, jak sterownik otworzyć, które elementy odpowiadają za co. W następnym filmiku mamy, jak naprawić sterownik, żeby był skutecznie naprawiony, bynajmniej żeby metoda była sprawdzona. Natomiast w dzisiejszej części przechodzimy do jakiej kwestii. Sterownik mamy zrobiony i chcemy sprawdzić, bądź na przykład kupujemy sterownik gdzieś tam, powiedzmy, w dowolnym punkcie i chcielibyśmy sprawdzić, czy ten sterownik nasz jest dobry, bo oczywiście kupić taki możemy używany, tylko nie mamy tej 100% pewności. Ja Wam powiem dzisiaj metodę sprawdzenia poszczególnych wyjść na świece żarowe. Nie mówimy tutaj o teście ogólnie działania tego urządzenia, bo żeby mógł zadziałać, no musimy go już podłączyć do naszej linii, czyli linii zasilającej pojazdu, komunikacji z komputerem, bo jest informacja CAN, która leci w tym sterowniku. Natomiast co? No jesteśmy, powiedzmy, przyszłym właścicielem takiego modułu. Widzimy go gdzieś tam, no i chcielibyśmy sprawdzić, czy on żyje. Przede wszystkim rzecz jest jaka. To jest sterownik akurat ten, który steruje 6 świecami żarowymi. Więc tak, do naszego testu będziemy potrzebowali dowolny multimetr z pomiarem diod. I oczywiście co robimy? Przełączamy go na pomiar półprzewodników, czyli naszych diod. Włączę sobie podświetlenie, żeby to widać było. W tym momencie mamy diutkę, mamy pomiar ciągły i teraz co robimy? Może to będzie widać, postaram się, żeby to było widać. Mamy przewód wysokoprądowy, czyli główne zasilanie. I oprócz tego przewodu mamy 6, akurat w przypadku tego sterownika, 6 wyprowadzeń na świece, czyli mamy tak. W górnej partii 2 piny, które są 1, 2, to są przewody już 2 świec. I następne piny 1, 2, 3, 4 to są piny, które są wyjściem świec następnych. Przede wszystkim, w jakim celu robimy test? Test przykładowo robimy w jakim celu? Gdzieś udajemy się do kogoś, kupujemy sterownik używany i wierzcie mi, że najczęstsze przypadki uszkodzenia tego sterownika to są właśnie upalenia przewodów w środku, czyli tych wyprowadzeń bądź samego zasilania. No i więc tak, chcemy kupić, bierzemy multimetr ze sobą, myślę, że ktoś nam pozwoli to sprawdzić. I co robimy? Mamy przewód dodatni ujemny, z miernika wyprowadzony. Przewód ujemny, czyli ten czarny przewodzik, wpinamy w przewód wysokoprądowy, czyli zasilanie tutaj, gdzie przychodzi nasz gruby przewód zasilający. No i teraz robimy testy 4 poszczególnych kanałów. Pierwszy kanał mamy 515 ohmów. Tak jak widzimy, bierzemy nasz drugi kanał, mamy 525. Nie sugerujmy się tą różnicą, bo nie wszystkie MOSFETy są sparowane tak samo, więc tutaj się tym bardzo nie martwimy. Generalnie bierzemy się teraz za trzeci kanał, czwarty kanał, piąty kanał i oczywiście kanał szósty. Także tak jak widzicie, końcóweczka ewentualnie rezystancji może się różnić, ale to już jakiegoś tam większego znaczenia nie ma. Także to, co generalnie uszkadza się, to co się może zepsuć w takim module, mamy sprawdzone i wiemy, że taki moduł nabyć używany możemy i po zapięciu na, powiedzmy, te 95% powinien działać. Reszta rzadko kiedy się uszkadza, tylko zasilania te wysokoprądowe i wyjścia ewentualnie, które są. Także jak filmik się jeszcze ten komuś przydał, liczę po raz kolejny na łapeczkę w górę. Jeżeli macie pytania, problemy, piszcie, będę się starał pomóc. W każdym bądź razie, no już wiecie, jak sobie moduł sprawdzić, także moduł sprawdzaliśmy w celu zakupu na przykład używanego, bądź nie mamy pewności, czy to są uszkodzone świece, czy to jest uszkodzony sterownik, a widzi na przykład po obwód świecy. Więc jeżeli mamy obwód świecy w silniku sześciocylindrowym, a wychodzi na to, że świeca jest dobra, no to już wtedy po sprawdzeniu tych 6 pinów macie odpowiedź, czy wasz sterownik został uszkodzony, czy nie. Jeżeli na którymś z pinów, które testowaliśmy, czyli 2 górne, bądź 1, 2, 3, 4 w tej partii, nie macie na którymś po prostu przejścia tych 500 paru ohmów, kilkunastu ohmów,
tylko macie na przykład, o tak jak w tym momencie, zero logiczne, czyli przejścia z zero, czyli po prostu nieskończoność, no to wiecie, że ten sterownik ma jeden obwód uszkodzony. No i kupić warto, nie warto, na pewno wiadomo, że do naprawy. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie filmu i pozdrawiam, do następnego. Cześć, trzymajcie się.